W działaniu samorządów nastąpią, można by rzec, rewolucyjne zmiany. Niedawno mówiliśmy o pełnej jawności głosowań, takiej, jaką dzisiaj możemy obserwować w Sejmie, a więc z konkretną informacją, kiedy i jak głosował konkretny radny oraz o obowiązku publikowania posiedzeń radnych. Ale są i inne nowości w funkcjonowaniu samorządów. Zasadnicza zmiana dotyczy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nasi wybrańcy, ci z najbliższej jesieni, będą mogli w swych fotelach zasiadać przez maksymalnie 10 lat. To ograniczenie nie dotyczy radnych. A co, jeśli nasz burmistrz czy wójt niedostatecznie dobrze będzie wykonywał swe obowiązki? Tu nie zmieni się nic. Albo po raz drugi go nie wybierzemy, albo będziemy mogli zwołać referendum w sprawie jego odwołania. Do wprowadzenia zmian wynikających z nowelizacji ustaw konieczne będą istotne korekty najważniejszych gminnych aktów prawnych – statutów. Komisja statutowa powołana przez Radę Miejską w Suwałkach. Już dwa posiedzenia miały miejsce. Komisja statutowa ma zadania już ściśle określone tych zmian, które są wymagalne. Komisja przygotuje statut pod potrzeby nowej kadencji, który zacznie obowiązywać właśnie z tym terminem. Także nie powinniśmy niczym być zaskoczeni. Jedną z zasadniczych zmian jest obowiązek powołania w Radzie nowej komisji. W nowym organie stanowiącym będzie dodatkowa komisja skarg, wniosków, petycji, także z pewnością dużo nowych elementów, które też pozwolą, wierzę w to, samorządowi działać optymalnie, sprawnie, skutecznie. Nowością będzie też publikowanie w BIP treści składanych przez radnych interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi. Znacznie poszerzą się też kompetencje radnych, którzy według znowelizowanej ustawy będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych. Znacznie poszerzą się również uprawnienia przewodniczącego rady. Przewodniczący organu stanowiącego, a więc rady gminy, rady miasta czy rady powiatu, będzie mógł w myśl nowych rozwiązań legislacyjnych, prawnych wydawać, stanowić, podejmować decyzje, dopytywać, kazać wręcz, czyli administrować w zakresie tych jednostek, tych części administracji samorządu, danego samorządu, które mają wymiar organizacyjny, nie każdy inny, ale jest to nowa kompetencja, kompetencja, która daje możliwość przewodniczącemu podejmowania decyzji, dociekania, czy stawiania, dociekania, wyjaśniania spraw, czy stawiania zadań. Rzecz nowa, do tej pory organ stanowiący wobec organu wykonawczego, czyli urzędu wójta, prezydenta, czy starosty miał za zadanie korespondować tylko z nim samym, a nie z pracownikami podległymi. Jest to nowa rzecz, trudno mi dyskutować na ten temat, czy będzie to rozwiązanie lepsze czy gorsze. Nie w tych kategoriach to postrzegam. Jak słusznie zauważa Zdzisław Przełomiec, nowe kompetencje będą wymagały od przewodniczących rad ogromnej rozwagi w działaniu, bowiem to szefowie rad staną się zwierzchnikami urzędników wykonujących zadania organizacyjne, prawne i inne związane z funkcjonowaniem całej rady, poszczególnych komisji oraz poszczególnych radnych.